Moi drodzy, po raz kolejny Genovefa zamierza kupić pełen magazyn ciekawych rzeczy. Są to wojny magazynowe, ale zanim tego dokonamy, jak sami dobrze wiecie, mamy tutaj skrzynka, która została mi z poprzedniego odcinka. I my teraz musimy po pierwsze pojechać do Ślusorza, ponieważ on nam też coś tam zostawił. Najgorsze jest to, że ja jeszcze nie wiem, jak tutaj się upgrade'uje, dlatego też może... Nie, ja najpierw sobie pojadę na aukcję. Mamy od 8 do 3, dobra? To tutaj nadchodzi, rejestrujemy się, moi drodzy, tutaj. Najgorsze jest to, że ja nie widzę... Gdzie? Tutaj jest Orlen w ogóle, Oilen. Najgorsze jest w ogóle to, że ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest pokazane, w którym miejscu znajdują się te wojny magazynowe. W każdym razie policja sobie tutaj stoi, szeryf, jest wszystko git, my tutaj wyprzedzamy na podwójnej ciągłej, jakbyś inaczej. I my sobie skręcimy teraz tu w prawo, tu znowu w prawo i jesteśmy na miejscu. Dobra, jak sami dobrze wiecie, my możemy tutaj więcej prowadzić wojen magazynowych, niżeli tylko i wyłącznie jedno, nie? Dobra, jesteśmy. Siema, witam, zgłaszam chęć. Pokażcie mi tutaj, co my tutaj mamy. Dobra, tu jest skrzynia, tam jest skrzynia. Tutaj powiedzmy dycha 6, tutaj coś 6, 6, 1, 1, czyli tu już mamy z 20. To będzie warte kredens, jakieś 50, tu znowu kolejna skrzynka dycha, czyli mogę dać maksymalnie, powiedzmy, tam jest natychmiastowa sprzedaż, tu też. To mnie ciekawi, Stores Property, Crompton Stores Property. No nie wiem, w każdym bądź razie dajemy, moi drodzy, wydaje mi się, że 350 chyba to będzie max, co możemy dać. Dobra, 3, 2, 1. Ja czekam, bo ja mogę jeszcze oddychę, nie? Dać do góry. Dobra, daję. 137. Za 137, jak ja to kupię, to będzie git. Brawo! 137 jest mega, bo ja tutaj na bank wyciągnę z tego 300. Ja wam to pokażę, patrz. Tu jedziemy, patrz, pierwsze, nie? 38, to można od razu sprzedać. Patrz to, 38, 16, 11, tak jak wam mówiłem, 9, to ile? Kredens 37, to możemy zawieźć do Ślusorza, tu natychmiastowa sprzedaż. Tutaj młotek jest chyba za 7 też, mi się 4. Dobra, to będzie za 18, 7, natychmiastowa to mnie ciekawi. Nie mogę tego od razu sprzedać? Znaczy ten? Ja myślałem, że to będzie mega drogocenne. 2, oh my god, ale lipa. Ale lipa, dobra, trzeba jechać znowu do Ślusorza, zawieźć to, ponieważ mamy już... Jak tutaj się upgrade'uje? Ja muszę zarobić 1000 i później mi chyba powie, jak się tutaj upgrade'uje. W każdym razie, ja najpierw muszę tak czy siak zawieźć to do Ślusorza, żeby on mi to otworzył i jedno zostawię też tam na dworze. Nie, nie! Te auta są tragiczne. Dzień dobry, panie Ślusorzu! Witam. I o zdrowie pytam. To zabieram. To daję. Odblokuj. Dobra, czekamy. Spoko, dziękuję bardzo. I to też mogę chyba... Tu już jest otwarte, nie? Otwórz, patrz, widzisz, ja, to jest to z tymi rękawicami. Więc, moi drodzy, my sobie na razie te dwie skrzynki tutaj zostawimy. Pick up here, dobra, ja bym musiał jakoś się zupgrade'ować, nie wiem jak się upgrade'ować. A tu jest mapa i umiejętności, zobacz. A gdzie są umiejętności? Nowy poziom aukcji, Lombard level 10. A gdzie są? Czekaj, tu są dzielnice, Blueberry, a tu jest Black Elk, East Black Elk, dobra. Ale powiedz mi, jak ja siebie sam mogę zupgrade'ować? Mapa i umiejętności, narzędzia. Ja nie wiem, jak się samemu jeszcze upgrade'uję. Muszę, ja wiem, że najpierw muszę wszystko sprzedać, co ja na tym magazynie tam wygrałem. I wiecie co, ja się może od razu też zarejestruję na kolejną aukcję. Tu jest, nie? Ale Village People. Wszędzie jest Village People. Village People, dawaj tu, 120. To jest tu? Ja, to jest tu, patrz, oni tu już czekają. To idziemy szybko zobaczyć, co my tutaj mamy. Co tutaj może być ciekawego? Patrz tego, jak z westernu, człowieku. Okej, łóżko, 50... 100... 100... Tu jest maksymalnie 140 dolarów. Dobra, jedziemy. 140 już jest oferta? To będzie chyba drożej. 170. Ciekawe, po ile jest łóżko. Dobra, daję 200. Co? Jak to? Okej. 220 daję. Come on! Ja daję jeszcze więcej. Naprawdę 300? To już nie jest warte 300. To już nie jest warte 300, ale i tak dam. 320. Za 320 to kupuję, dobra, jest git. Wygrałem, moi drodzy, aukcję, spacja. I co my tutaj mamy? Pokaż mi to. Natychmiastowa sprzedaż. Książka jakaś. 12.
Natychmiastowa sprzed... Nie gadaj! Ile to kosztuje? 25? Ile łóżko kosztuje? 98? Oh my god, ale średniowieczny garnek. 42. Oh my god, tutaj wtopiliśmy trochę kasy, nie? Patrz, ten rower treningowy. 48. Dobra, zarobiliśmy już trochę, najważniejsze. Snowboard! Okej, okay, zaś tutaj skrzynka kolejna. Okej, okay, dobra. Mamy trochę, moi drodzy, teraz do przewiezienia tych przedmiotów, więc na razie pozbędziemy się tych przedmiotów, co znajdują się tu. Ja muszę zarobić ten 1000, żeby w końcu się odblokował chyba jakiś tam kolejny poziom. Oh my god, tu jest... Nie, to jest kredens, dobra, to jest do sprzedania. Na spokojnie. Ty, no mi się to tu nie zmieści, nie? Ja, zmieściło się, dobra, to się nie przewróci. Ty, bo ja tu nie zdążę już chyba, nie? Jest 12 godzina, ja tyle rzeczy kupiłem, że ja muszę szybko pojechać do lombardziarza i muszę mu to sprzedać. Muszę zarobić te 1000 pieniędzy, to jest dzisiaj naprawdę numer 1 prio. Dzień dobry, witam! Siema, Johnny. Sprzedajemy wszystko. Patrz. Oh my god. 722 kasy mam, dobra. Jak się stąd wychodzi? Tak, dobra, i jedziemy na kolejny magazyn. Dobra, jesteśmy. Najgorzej będzie to łóżko zapakować. Przecież one mi tu nie wejdzie. No patrz to łóżko, ty, pa. Jak ja mam je tu wsadzić? Naprawdę będę musiał na 6 razy jechać? To łóżko się nie zmieści tu, no. Da się to jakoś odwracać? Tak, nie? Czekaj, trzymaj, rzuć, inspekcja. Co? Aha, patrz, tak mogę? Dobra, tak i tak, patrz, dobra, i wyjść. No nie mogę tak tego odwrócić, no czemu nie? O jest, te łóżko musimy później zawieźć, bo one się nie zmieści, naprawdę. Aha, z ekspertami może zweryfikować rzadsze przedmioty. Każdy ekspert ma swoją specjalizację i jest odpowiedzialny za weryfikację przedmiotów ze swojej kategorii. Dobra, czyli musimy jechać na sport, widzicie? Okej, dobra, czaję. To jeszcze to będziemy musieli zawieźć. No cześć, Johnny, kolejny magazyn, proszę bardzo. Dzięki bardzo. Renoma, pa, wszystko do góry, renoma. Człowieku, ja już mam 7 poziom. Tak szybko? Super, nie? Ale nie zdobyłem jeszcze tych 1000 dolarów. Ale wiecie, na co ja wpadłem? Że ja mogę, po pierwsze, przywieziemy mu to łóżko, a po drugie, ja mogę sprzedać te skrzynki, a te rzeczy, które były w środku, przecież mogę zostawić tu na pace i jedziemy do sportowego. Dobra, bierzemy to łóżko. Jak ja to mam łóżko tu zapakować? To się nie da. Tak, nie? Tak może będzie, patrz. Cyk, dobra. Jeszcze to. I miejmy nadzieję, że to nic nie spadnie stąd. Jedziemy, patrz. Z otwartą klapą, no inaczej nie da rady, ty. Johnny, bo ja mam jeszcze łóżko na sprzedaż. Johnny, kupisz ode mnie łóżko? Daj no. Łóżko, patrz, ale to czemu? Aha, jakoś jest normalny, jakoś jest zły. Dobra, patrz. Łóżko. Zakończone zadanie, widziałeś? Mamy to. Kup narzędzia naprawcze, napraw zepsuty przedmiot. Czyli teraz możemy naprawiać zepsute przedmioty, dobra. Tylko zanim ja to zrobię, możesz kupić lepsze narzędzia do weryfikacji i naprawy w aplikacji narzędziowej. Okej, widzicie, teraz nam się to odblokowało. Tylko, moi drodzy, my teraz sobie pojedziemy tutaj do naszego ślusarza, do Jędrzeja, bo on, tutaj Jędrzej, będzie mógł mi to naprawić. Po pierwsze, mamy skrzynkę do odebrania, chyba nie mamy nic, ja, jest. Coś się stało chyba dziwnego. Czy ja mogę to z tobą... Czy ja mogę to otworzyć? W ogóle tu był młotek jeszcze. Czy ja mogę to otworzyć? A to mogę otworzyć! Aha! A tu jest jeszcze młotek. Skąd się ten młotek tu wziął? Ty, bo Johnny to jeszcze może kupić ode mnie. To i tą skrzynię, nie? Bo tutaj niczego nie było. Aha, bo niektóre skrzynki są otwarte. Aha, dobra. Ty, Johnny, co my tu mamy? Ceramiczny żółw. Zegar. Okej. Czyli to sobie możemy tutaj dać, ceramicznego żółwia. Później dajemy to jeszcze, jakiś zegar. Był w środku. Bierzemy tą paczkę, bo tu już chyba nic nie ma, nie? Dobra, tu już nic nie ma. Tu ładujemy na pakę. I co tutaj jeszcze było? Aha, tu są te rękawice bokserskie, więc ja muszę jechać do sportowego z tym. I tu jeszcze chyba coś będzie, nie? Zobaczcie. Przynęta wędkarska, 8. No, w sumie się opłacało, ale muszę wam powiedzieć, że to pudło, które tutaj jest, to jest w sumie w dobrym stanie, więc można je sprzedać fajnie. Dobra, najpierw to posprzedajemy wszystko i zobaczymy, czy ja będę mógł kupić naprawdę te narzędzia naprawcze. Dobra, pasuje, jedziemy. To się nie przewróci, nie? To się nie przewraca. Ja mogę jechać załadowany jak z Ikei, człowieku. Johnny, bo ja tutaj przywiozłam znowu parę rupieci, kupisz je ode mnie. Na pewno tutaj przyjdzie jakiś Jędrzej je kupić. Dobra, dawaj, patrz, mamy tak. To i to. Tego ci nie sprzedam, bo to muszę iść na zabawki i na hobby. Dobra, i jeszcze buty zostały mi na magazynie. Dobra, tu jest ostatni magazyn, nie idę na licytację, bo ja wiem, że ja tego nie sprzedam. Ale z tego, co mi się wydaje, to ja to mogę chyba naprawić, nie? Tabulator, o, narzędzia, odblokowało się. Patrz, dwa koła? Narzędzia weryfikacyjne, poziom pierwszy mamy, ulepsz do poziomu drugiego. Dobra, narzędzia naprawcze, patrz, możemy to naprawić, tak. I co ja mogę teraz z tym zrobić? Mogę to naprawić? Nie mogę tego zweryfikować, bo potrzebuję drugi poziom.
Aha, ale jak kupię coś, to ja mogę... A, to ja mogę tu naprawić chyba, nie? Dobra, tu mamy jakiś dziennik, wiadomości, udało... Co? Zaś coś tam mu zostawiłem, jakąś paczkę. Ale to czekaj, bo muszę jechać do sportowego. Gdzie tu jest sportowy sklep? Ekspert, moda... Tu jest jakaś moda. Wojskowy, gospodarstwo domowe, od sportu, hobby i zabawek. Dobra, gdzie on jest? Ty, tu go nie ma. Ja muszę aż do tego, do Ełku jechać? Ty, oh my god, ja aż do Ełku muszę jechać z tym. No dobra, pojedziemy, zobaczymy. Ty, Jędrzej, ty masz mi tutaj coś jeszcze do dodania, bo już nie wiem, ile ci skrzynek dałam. Nie ma nic. No to co mnie tu kłamiesz, wysyłasz mi jakieś wiadomości, ty? Jak chcesz zagadać, to po prostu przyjdź do mnie wieczorem, ty, a nie, że będziesz mi wysyłać jakieś wiadomości, ty. No patrz na tym Orlenie, zobacz, sześciopak plus hot dog za 9,99, widziałeś? No ceny jak na Orlenie. Ty, ziomek! Gdzie ma ten swój sklep? Tutaj gdzieś. Ziomek! Tu jest kafe, a tu jest chyba, nie? Toys make coś tam, dobra. Toys that make noise. Wychodzimy stąd. Ja tutaj coś mam dla ciebie. Gdzie ty jesteś? A tu jest, Angelika! No siema. Ja tutaj mam coś do sprawdzenia, nie? Zweryfikuj za 3 godziny? Oh my god. No dobra, no to jak za 3 godziny, to za 3 godziny. A są tu jeszcze jakieś aukcje fajne, aukcje. Zakończono... Oh my god, naprawdę można już iść spać? Nie, no nie gada. Ja mogę tutaj coś porobić, jakaś dyskoteka czy coś fajnego? Tu są jakieś auta do wypożyczenia chyba, nie? Auto sprzedaż. A tu jest z kluczykiem taki, co to jest? Ty, nie ma tutaj nic chyba takiego. Jadę zobaczyć, o co chodzi z tym czymś tam. Dzień dobry, proszę pana, co my tutaj możemy zrobić? Mogę wypożyczyć... Ja tutaj mogę chyba auta wypożyczać. Albo magazyny. Patrz. Proszę pana, co ja tutaj mogę zrobić? Dzień dobry, witam. Czy ja mogę u państwa miejsce... Aukcje w ciemno to specjalne aukcje, na których nie wiesz, na co licytujesz aż do samego końca. Możesz tutaj stracić lub zyskać dużo pieniędzy. Aha, tutaj są te wojny magazynowe. Aha, tam są wojny garażowe, a tu są wojny magazynowe. Okej, okay, dobra, to już czaimy. Aha, tutaj jest, zobaczcie, widzicie, to już za późno. Patrz, zarejestruj się od 8 do 9, jest tutaj coś, patrz. Ja się rejestruję. $466 za rejestrację! Nie gadaj, ty. Oh my god. I takie pudła, ja? I co to tu jest, ty? Ja mam tylko 594 kasy. Go! Ale... Najwyższa oferta 506, ja już mogę wyjść stąd, nie? Ja już mogę stąd wyjść, ja już nie mam kasy. Ja nie mam już kasy. Co to jest klasa? Ja nie mogę, po co ja tutaj w ogóle władziłem? Po co ja tutaj w ogóle wchodziłem? No nie, no przecież ja straciłem 500 kasy z tego, ty. Oh my god, ale badziew. No patrz, ile oni tutaj dają, pa, 1300, ty, nie widzę. 1300 byśmy musieli mieć. Ciekawe, co ona tam miała, pokażą mi to. Nie pokazują, oni po prostu znikają, ty, ale badziew, ja nie wiedziałem, że to takie drogie jest, żeby tutaj wejść, patrz. 559, Blind Bit Bazaar. Ale lipa, nie? Ja bym tutaj wszedł człowieku i bym miał $20. Ciekawe, co bym kupił, ty. Chyba bym musiał auto sprzedać. Ty, laska, do której ty masz te zabawki tu otwarte? Jest w ogóle napisane, od kiedy do kiedy to jest otwarte? Do 9 p.m. Czy ona zdąży? Zdążysz, ty! 45 minut, ja, to ja pocekam tu, pocekam. Dobra, mamy pierwszy przedmiot. Ona mi tutaj pewnie pagera wyśle znowu. Dobra, gotowy. Zakończyłem. Co to jest? Verify. I ten mówi, okej, dobra, mamy to. I gdzie one są? Pokaż mi je, bo one gdzieś zniknęły pewnie. Zakończyłem weryfikację twojego przedmiotu. Tutaj są, patrz. 268! Jakość jest idealny, patrz. 110, ja to mogę naprawić, nie? Patrz. Dwójka jest wymagana, a to 153. Dobra, ty, ale patrz, ale spoko, nie? Czy ja muszę wiedzieć, że te wszystkie, patrz, 268, ty. Oh my god. Ja jeszcze zdążę do Lombardu, nie zdążę już do Lombardu. Ale mamy wszystko u siebie na aucie, nie? Ciekawe, jak to będzie wyglądało, gdy oni wychodzą ze sklepu i zamykają sklep. Czy oni wyjdą z tego, czy oni po prostu wychodzą z tego sklepu i zamykają go, czy on po prostu się sam zamknie? Dziewiąta? Aha! Ale ona dalej tam jest! Ty, to oni tu śpią. A jak ja bym był w środku, to ciekawe, co by się stało. Czy ona by mnie wyrzuciła? Nie wiem, ale musimy jechać do domu. Dobrze, moi drodzy, dojeżdżamy do naszego domku, zostawiamy tutaj nasz samochodzik, mamy te przedmioty na aucie, więc nie powinny mi zniknąć drugiego dnia. Johnny już poćwiczył, poszedł spać, myślałem, że przyjdzie do mnie na piwko, ale niestety nie. Znowu muszę iść do łóżka sama spać, ty. Ale badziew, ty. Dobra, idziemy spać, nara.